Nasza skóra odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Chroni nasze ciało przed zagrożeniami środowiskowymi, reguluje temperaturę naszego ciała i ma kilka innych ważnych zadań. Poza tym, gdy dobrze wyglądasz, to po prostu czujesz się dobrze. Posiadanie jasnej, elastycznej skóry może być doskonałym narzędziem budowania zaufania, ponieważ pomaga wyglądać na osobę bardziej ułożoną i dojrzałą. Dodatkowo, ludzie mają świadomość tego, że jak dbasz o siebie, to masz wyższą samoocenę, więc będą traktować cię lepiej. Stworzenie nawyku pielęgnacji skóry jest pierwszym krokiem do ustanowienia innych zdrowych nawyków w twoim życiu. Podążanie za nimi to najlepszy sposób na to, aby utrzymać swój organizm w zdrowiu. Jednak większość produktów dostępnych w aptekach, czy też reklamowanych w telewizji, nie ma na celu naszego najlepszego interesu. Można stwierdzić, że pomagają poprawić naszą skórę, ale w rzeczywistości nawet nie wiemy, co tak naprawdę zostało wykorzystane do ich produkcji. Pamiętaj, że naturalne kosmetyki przygotowane w domu bardzo często mogą mieć o wiele lepsze właściwości niż te, które kupisz w sklepie. Dodatkowo kosztują one bardzo dużo, podczas gdy naturalna terapia skóry jest tania i co najważniejsze skuteczna, o czym przekonasz się po wykorzystaniu metody zawartej w tym filmie. Dziś zamierzam nauczyć Cię wspaniałej receptury do pielęgnacji skóry, która wymaga tylko naturalnych składników. Jeśli rozejrzysz się po kuchni, to możesz zauważyć, że większość podstawowych składników jest tania i naturalna oraz można je ponownie wykorzystać do innych celów poza kuchnią. Weźmy na przykład sodę do pieczenia i olej kokosowy. Po połączeniu te dwa składniki mogą pomóc uwolnić skórę od pryszczy, toksyn, wysuszonej skóry, przebarwień i innych niezbyt ładnie wyglądających śladów. Mogą zarówno regulować kwasowość skóry, nawilżać, pielęgnować i leczyć wszystkie problemy, które może mieć Twoja skóra. Mieszanka jest nawet bezpieczniejsza dla wszystkich rodzajów skóry, a nawet tych najbardziej wrażliwych. Podczas gdy musiałabyś wykorzystać 5 różnych produktów kosmetycznych, aby uzyskać taki sam efekt, tutaj wystarczą tylko 2 tanie składniki. Przy wyborze składników należy pamiętać, aby wybierać te naturalne i to wysokiej jakości. Dla przykładu musisz wybrać olej kokosowy nierafinowany, jak najlepszej jakości. Jest to olej, który nie nadaje się do smażenia na wysokich temperaturach i nie posiada w swoim składzie praktycznie żadnej chemii. Jest on nieco droższy, jednak możesz mi wierzyć, że będziesz zadowolona z tej inwestycji. Wymieszaj olej kokosowy i sodę oczyszczoną w takich samych proporcjach, jeśli zamierzasz używać tego środka czyszczącego jako kosmetyku do złuszczania naskórka. Jeśli jednak uważasz, że Twoja skóra jest wrażliwa, to możesz wymieszać olej kokosowy z sodą w proporcji 2:1. Oto dokładniejszy przepis i zastosowanie. Wymieszaj olej kokosowy i sodę oczyszczoną w wyżej opisanych proporcjach. W razie potrzeby możesz dodać trochę ciepłej wody, aby olej kokosowy rozpuścił się lepiej i szybciej. Nałóż domowy środek czyszczący na skórę i delikatnie wmasuj go w skórę twarzy. Następnie zmyj natychmiast ciepłą wodą lub pozostaw na kilka minut na twarzy. Ten łatwy przepis pomoże Twojej skórze w znaczący sposób oraz jest bardzo wydajny i cała kuracja nie kosztuje dużo w porównaniu do drogich kosmetyków o takim samym zastosowaniu.